Na potrzeby dzisiejszego filmu stwierdziłem, że stworzę skrzyneczkę za 50 zł, gdzie do trafienia oczywiście będzie kosa, na którą jest 11%. Tworzymy oczywiście taką skrzyneczkę, dzięki oczywiście kreatorowi skrzynek na GeForce Kinsie. I zobaczymy, ile przez cały film uda nam się takie oczywiście noży trafić. Dzisiaj troszkę inny challenge, od 50 zł do kosy. Mam nadzieję, że taka forma też wam się spodoba. No i nie przedłużamy, próbujemy pierwsze otwarcie skrzynki kosy za 50 zł. Tak się oczywiście ta skrzynka nazywa, więc jak ktoś będzie chciał ją sobie otworzyć, to możecie sobie wyszukać. No i pierwsze otwarcie niestety pusto. Mamy na 19 takich otwarć, więc zobaczymy, ile takich noży uda nam się zdobyć. 11% to nie jest aż tak mało. Nieraz się dały itemki na mniejszym procencie, więc zobaczymy, jak nam pójdzie oczywiście dzisiaj. Przypominam o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz, co sądzisz o takiej odświeżonej serii. No i oczywiście dołącz na Discorda, bo jest to ważne. I będzie kosa? Nie będzie niestety pierwszej kosy. Mam jeszcze ponad 700, więc trochę jeszcze tych skrzynek sobie otworzymy. No i użyj oczywiście kodu Croxy. Jeszcze nie ma. Na GeForce Kings, jak jesteś oczywiście osobą pełnoletnią i chciałbyś sobie zakręcić skrzyneczką za free, no to za free dostajesz oczywiście z kodem Croxy. Wystarczy, że klikniesz kod promocyjny i wpiszesz tutaj kod Croxy przez 2x. Dodatkowo oczywiście na stałe 5% więcej do każdej wpłaty, więc też możesz sobie oczywiście skorzystać i za każdym razem 5% więcej sobie zyskać. Kurczę, no znowu bejtuje mnie tutaj ta skrzynka. Nie podoba mi się to bardzo. Bardziej mi się nie podoba to, że wydaliśmy już tak 300. No i kosy dalej nie ma, nie? Właśnie, od razu też powiem, że nie wrzucałem najtańszej kosy, bo najtańsza to tam była chyba za 340, coś takiego. No nie, to jest żart. Ale stwierdziłem, że no dorzucę te parę dyszek więcej i wrzucę właśnie tego Good Knife'a Brightwater, bo uważam, że jest to lepszy nóż niż jakieś tam nawaje Safari Mesh'e. A ten Good Knife'ik tak, no to już taka koska, no powiedziałbym, no może nie półkę, a tak pół półki wyżej nad tymi, wiesz, jakimiś Safari Mesh'ami, nawajami i tak dalej. Zobaczmy dalej. 400 jeszcze w naszym balansie. No szczerze mam nadzieję, że no chociaż jednak te kosa poleci, nie? Zwłaszcza no, że już, kurczę, z 10 skrzynek na pewno za nami, nie? I dalej żadnej kosy zdobyć nam się nie udało. No chyba okazuje się póki co, że 11% dla nas to jest za mało. Szczerze jestem w szoku, że na 11% nie mogę trafić żadnej kosy. Naprawdę. Myślałem, o jest pierwsza kosa, patrz. Szczerze myślałem, że tam dosłownie jest parę otwarć i już ta pierwsza kosa się pojawi. Ale dobra, sprzedajemy ją od razu. Będę tutaj jej trzymał nie wiadomo ile. Bo no nie ukrywam, mam nadzieję teraz na ciut lepszą pasę, nie? Że tutaj się ta skrzynka odblokuje i no zacznie sypać bardziej, nie? 500 zł, 563 dokładnie w naszym balansie. A spróbujmy teraz dwie naraz, co? 100 zł, jedno takie otwarcie, dwóch sztuk. Będą dwie kosy? Nie będzie. Ej, ale poleciały dwie kosy, to by było XD, nie? Dobra, wracamy do pojedynczych otwarć. Będzie czy nie? Nie będzie. Kurczę, no jak jedna kosa przez cały film poleci, no to lekki wstyd będzie. Mimo wszystko, nie? O, jest kolejna i patrz. Wracamy na dobre tory, coś tak mi się wydaje. Sprzedajemy i 750. Dobra, weźmy teraz dwie. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Czy będzie tutaj nożyk dla wuja? Nie będzie. Dobra, trzy teraz na raz. No to jest 150 zł, więc dużo. No tutaj liczę chociaż na jedną. Okej. Czy chcę cztery na raz ryzykować? Dobra, raz zakręcę, cztery na raz. Zobaczmy. Nie poleci, to będzie XD. Ej, dwie na raz, patrz to! Wow! Wariacie! Patrz, tyle pęgi to my nie mieliśmy jeszcze. Dobra, to teraz 5 chyba, co? Na raz. Próbujemy. 250. No to tu ja 3 oczekuję, co? Nie no, nie ma żadnej, ty. Nie ma żadnej! Dobra, to już jest ten moment, gdy za bardzo się wkręciłem. I już lecą aliny, nie? W sensie może nie aliny. Nie no, jakbym mógł, to bym pewnie otworzył więcej skrzynek na raz. Zobaczmy dalej, jak nam tu pójdzie. Nie no, kolejne otwarcie pusto. Kolejne otwarcie pusto. Dobra, próbujemy. Ostatnie otwarcie 5 na raz, bo na więcej mnie nie stać. Nie, jest jedna, okej. Tam jeszcze na górze była jedna. Jeden kafelek ukryty. No to sprzedajemy i próbujemy chyba dalej. Zobaczmy. 200 zł nam zostanie.
nic tam nie poleci, no ale jest jedna co najmniej. Szkoda, że jedna. Ale, kurczę, czekaj. Wydaliśmy 250, no dostajemy 400. Czyli, jakby tak otwierać, no nawet 5 takich skrzynek to 250 zł łącznie. I jakby leciała nam jedna kosa, to i tak jesteśmy zarobasy. Czyli wystarczy, kurczę, raz machnąć 5 na raz i liczyć po prostu, że szczęście się do nas uśmiechnie. No póki co to szczęście chyba mnie opuściło, tak mi się wydaje, bo zostało mi 86 zł. Ale, no kurczę, w pewnym momencie byłem nawet na plus, nie? Więc to też trzeba mieć na uwadze, że po prostu, no, trzeba wiedzieć, kiedy przestać, tak? Ja często tego nie wiem i potem dzieje się, jak się dzieje. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym filmie. Dajcie znać, co sądzicie o takiej odświeżonej serii od 50 zł do kosy. Ja się żegnam, elo!